Kolejne pytanie, na które chciałbym odpowiedzieć. Czy artretyzm można wyleczyć albo chociażby zastosować? W jaki sposób? I tutaj, kochani, bo czytałem przed chwilą te pytania jeszcze dla siebie i to było pytanie, które było bardzo podobne. To było pytanie tutaj. Wysokie RF we krwi, jak sobie z tym poradzić? RF, czyli reumatoidalny czynnik zapaleniowy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Andrzej Kawka, Klinika Medycyny Zintegrowanej Kawka je. Kolejne pytanie, na które chciałbym odpowiedzieć. Czy artretyzm można wyleczyć albo chociażby zastosować? W jaki sposób? I tutaj, kochani, bo czytałem przed chwilą te pytania jeszcze dla siebie i to było pytanie, które było bardzo podobne. To było pytanie tutaj. Wysokie RF we krwi, jak sobie z tym poradzić? RF, czyli reumatoidalny czynnik zapaleniowy. I to pytania będą ze sobą bardzo połączone, więc myślę, że tutaj pani Królowa i pani Kasik spróbuję na nie odpowiedzieć. Kochani, przyczyną artretyzmu, znaczy jednym z objawów artretyzmu to też reumatoidalne zapalenie stawów, tak? Więc podniesiony czynnik RF, wysoki RF i to będzie ze sobą połączone. Co jest przyczyną artretyzmu? No, przyczyną artretyzmu może być kilka rzeczy. Przede wszystkim może być nadmierny wysiłek fizyczny. Jeśli katujemy zbyt mocno swoje stawy, może tam dojść do wytarcia się śluzówki lub do jakichś mechanicznych uszkodzeń i to może powodować problemy no, z naszymi kośćmi, tak powiedzmy to ujmijmy. Może to być przyczyna tego, że nasze kości nie będą dostawać, nasze ścięgna tak, i tak dalej, nie będą dostawać odpowiedniej ilości wartości odżywczych, a głównie kolagenu. I trzecim takim bardzo prawdopodobnym czynnikiem, najczęściej występującym, są choroby autoimmunizacyjne, czyli wtedy mamy do czynienia z reumatoidalnym zapaleniem stawów. To znaczy, że nasz organizm sam w sobie zwalcza nasze stawy, nasze kości. Oczywiście tych przyczyn może być więcej, no ale tutaj nie będziemy jakby wszystkiego wymieniać. No i teraz na pytanie, czy artretyzm można wyleczyć? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. I czy możemy obniżyć reumatoidalne zapalenie stawów? Oczywiście, że tak. Jeśli mamy do czynienia z chorobą autoimmunizacyjną, czyli RF, jak go obniżyć? No przede wszystkim jedzeniem, przede wszystkim żywieniem. Wszystkie choroby autoimmunizacyjne wynikają z tego, że substancje ze świata zewnętrznego przedostają się do świata wewnętrznego. To znaczy mamy nieszczelność najczęściej jelita. Jeśli nasze jelita są nieszczelne, nieszczelne są z powodów, dobra, to może do tego dojdę, to już o tym też wiele razy mówiłem, no ale spróbuję w tym odcinku też o tym opowiedzieć, to wtedy substancje szkodliwe z układu pokarmowego, te strawione albo nie do końca strawione substancje, mogą przedostawać się do krwiobiegu. Jeśli będą się przedostawać, na przykład lektyny, i te lektyny poprzyczepiają się później do waszych kości, do waszych stawów, to wtedy organizm będzie, zwalczając lektyny, automatycznie zwalczał wasze kości i stawy. Więc jak obniżyć RF? Przestać jeść produkty prozapalne, czyli musicie znaleźć produkty indywidualne dla siebie, które powodują u Was stany zapalne i wykluczyć na pewno produkty zawierające lektyny. Najbezpieczniejszymi produktami jak zawsze jest mięso, ewentualnie ryby, bardzo często można jeść też jajka, aczkolwiek często występuje nietolerancja na białko jajek, natomiast kochani, ta nietolerancja znika, kiedy uszczelnicie jelito, więc jeśli na jakiś czas przejdziecie na dietę mięsną, czysto mięsną, ekologiczne mięsko, do tego będziecie pić wodę, wręcz, że po 3 miesiącach nie będzie już stanów zapalnych jelit, nie będą one nieszczelne i te wszystkie parametry, wszystkie przeciwciała będą spadać, będą się obniżać, wy będziecie się czuć coraz lepiej i wtedy powoli można wprowadzać inne produkty. Oczywiście nie u każdego trzeba ograniczać się tylko do jedzenia mięsa, w większości przypadków wystarczy wykluczyć z diety lektyny. I oczywiście przetworzoną żywność, tak? No i tą żywność, na którą macie na chwilę obecną alergię albo nietolerancję, ale to też jest w większości przypadków do przeleczenia. Natomiast w innym przypadku artretyzm, no jeśli będzie to niedobór kolagenu, to po prostu musicie się Państwo nauczyć jeść ten kolagen. Kolagenu nie ma w roślinach. Oczywiście organizm może go wytworzyć z proliny i lizyny,
Ale lizynę nasz organizm wytwarza teoretycznie sam, natomiast prolinę musimy dostarczać z zewnątrz. Najwięcej proliny chyba znajduje się w żółtkach jajek, więc duża ilość jajek, duża ilość żółtek będzie powodować, że nasz organizm będzie miał prolinę. Do tego można wprowadzać jeszcze lizynę z różnej żywności, ale organizm tą lizynę też umie jakby produkować i wytwarzać sam. No i żeby ta prolina z lizyną mogła stworzyć kolagen, do tego potrzebne są duże ilości witaminy C. Więc jeśli jesteście Państwo na diecie roślinnej albo dodajecie dużo roślin na tylko niewielkie ilości produktów mięsnych, to potrzebujecie dużych ilości witaminy C. Ale nasz organizm nie produkuje witaminy C i nie potrzebuje praktycznie w ogóle witaminy C do tego, żeby wytwarzać kolagen, ponieważ jeśli będziecie Państwo spożywać produkty kolagenowe, czyli tam, gdzie ten kolagen się znajduje, czyli mięso, czyli kości, czyli szpik kostny, czyli najlepsze są zupy mocy, bo tam, jeśli zrobicie Państwo zupy mocy, czyli te wywary na kościach wołowych, szpikowych, to tam zjadacie dziennie talerz takiej zupy, to tam macie szklankę kolagenu dziennie. Więc ręczę Państwu, że jeśli zjecie szklankę kolagenu dziennie, nie będziecie mieli problemów z kolagenem i też Wasz organizm nie będzie potrzebował, jeśli nie będzie jeść węglowodanów, to wtedy automatycznie organizm nie będzie potrzebował dużej ilości witaminy C, wręcz praktycznie w ogóle jej nie potrzebuje. Natomiast jeśli spożywacie dużo węglowodanów, to bo jak chyba wiecie, receptory, które do komórki, do środka wpuszczają glukozę, to są dokładnie te same receptory, które wpuszczają witaminę C. Więc im mniej glukozy we krwi, tym mniejsza ilość potrzebnej witaminy C. Więc na dietach ketogennych, a na pewno karniworowych, czyli takich, których w ogóle rośliny są wyeliminowane, tam witamina C jest praktycznie w ogóle niepotrzebna i nikt nie dostanie szkorbutu, bo gdyby tak było, to zwierzęta też dostawałyby tego szkorbutu mięsożerne. Oczywiście większość zwierząt produkuje witaminę C naturalnie, my ludzie nie, no ale skoro jej nie produkujemy, no to z jakiegoś powodu jej też nie produkujemy. W związku z czym, co polecam? Polecam zupy mocy, czyli wywary na kościach wołowych szpikowych. Oczywiście cudowną, bardzo dużą ilość kolagenu zawierają wszelkiego rodzaju skóry, więc takie zupy zrobione na świńskich nóżkach, takie zupy zrobione na ratkach, czyli tych kurzych nóżkach, tak, z tymi pazurkami. Naprawdę polecam, wrzucajcie sobie zawsze, chociażby jeśli nie chcecie robić już takich wywarów kostnych, to wrzucajcie do każdego rosołu, wrzućcie sobie kilka tych ratek, wrzućcie sobie jakąś jedną nóżkę świńską, żeby to tam pogotować, żeby ten kolagen wszedł do środka, do tej zupy i to po prostu jedźcie. I teraz, kochane panie, wy macie taką potrzebę, żeby ten kolagen wsmarowywać w skórę. To w większości przypadków kompletnie nic nie daje. To jest po prostu wydawanie tylko pieniędzy, ponieważ organizm kolagen produkuje od środka, nie od zewnątrz. I fajnie by było, żebyśmy wreszcie się skupili na tym, że wszystkie rzeczy dzieją się w nas samych, a nie w nas na zewnątrz. Dobrze, to jest pierwszy element. I drugi element, spożywanie kolagenu w tabletkach, w płynach, w suplementacji. No też nie daje dużej różnicy, bo jeśli macie tableteczkę kolagenu, to ile tam w środku będzie tego kolagenu? Tyle. To teraz zobaczcie, jak wygląda taka malutka tableteczka kolagenu, a szklanka wywaru, rosołu, z zupy, z kości wołowych, szpikowych, z ratek czy tam z nóżek. To jest olbrzymia różnica. Więc jeśli chcecie mieć piękne stawy, piękne kości, ale też piękną skórę, piękne włosy, to trzeba jeść te produkty, które są ogólnie w mediach nazywane złymi. I ja tu jeszcze jedną rzecz powiem. Parówki będą cudownym rozwiązaniem. I większość ludzi mówi, och, parówki są takie niedobre, bo przecież większość mięsa w tych parówkach to jest mięso mechanicznie oddzielone od kości. I tam w tym mięsie są również kości i takich rzeczy nie wolno jadać. Kochani, właśnie te rzeczy musimy jadać. To są dla nas najzdrowsze, najcudowniejsze, najpiękniejsze rzeczy, ponieważ właśnie to te rzeczy budują wasze kości, budują wasze stawy, budują waszą tkankę, zarówno miękką i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jedzcie parówki, zwracajcie tylko uwagę nie na to, ile tam jest mięsa, tylko na to, ile tam jest substancji odmięsnych, czyli odzwierzęcych, żeby nie było tych dodatków w postaci konserwantów, w postaci soi, nie wiem, w postaci cukru, w postaci skrobi i tak dalej, bo to są substancje, które powodują, że te parówki stają się niezdrowe, a nie to, że to jest mięso oddzielone mechanicznie, bo właśnie to mięso oddzielone mechanicznie, te uszy, kopyta, kurze, te no, grzebyki na górze, czy tam kogucie, te grzebienie, które kogut ma na górze, to wszystko, jeśli my będziemy mielić i będziemy jeść tą skórę, to tego właśnie nasz organizm bardzo mocno potrzebuje, dlatego że my nie mamy jeść tylko mięsa, my mamy jeść całe zwierzę, czyli musimy jeść podroby, musimy jeść skóry, musimy jeść kości. No oczywiście kości nie bardzo mamy jak spożywać same w sobie, ale jest też taka możliwość, bo polecam spróbować, jeśli wrzucicie sobie te ratki kurze,
do zupy i pogotujecie tą zupę 10, 20, 30, 40 godzin, czyli tak jak to powinno być, to wtedy te wszystkie kosteczki razem z tymi paznokciami okropnymi, jak chcecie paznokcie możecie podrywać, ale my je jadamy, możecie wrzucić do buzi i wtedy nie będzie już tych kości, bo te kości są po prostu wygotowane i wtedy możecie bez gryzienia praktycznie to w buzi pomielić i połknąć. I tyle. No i teraz no, artretyzm będzie, kochani, no musicie się ruszać, musicie pić odpowiednią ilość wody, musicie zahamować stany zapalne, musicie jeść kolagen i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tych przypadków jest tutaj trudno, każdy pacjent będzie inaczej traktowany. U nas każda przyczyna jakby każdej z tych dolegliwości u każdego pacjenta może być troszkę inna, więc też trudno mi tutaj jest odpowiedzieć takim jakby, że akurat pani Kasik czy pani Królowa ma jeść tak i tak. No tu u pani Królowej mi łatwiej będzie jakby odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ RF to autoimmunizacja, w związku z czym tutaj musimy wykluczyć na pewno lektyny i wszystkie te produkty, które powodują stany zapalne jelit i ich rozszczelnianie. Natomiast ogólnie te przyczyny artretyzmu mogą też być inne, dlatego trzeba się rozciągać, trzeba, jeśli uprawiacie sport, to z głową, tak? Chyba, że no, jesteście zawodowcami, no to tutaj się już tego nie da zmienić, ale nie jesteście zawodowcami, to uprawiacie sport tak, żeby to było dobre dla waszego organizmu, a nie, bo trzeba codziennie robić 2-3 godziny treningu. Dziękuję, kochani, bardzo za wysłuchanie, za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.